Dobrze. Mam przyjemność przywitać Krzysztofa Pieńkowskiego, kierownika delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Rolnicy nie mieli szans z kapitałem, załóżmy warszawskim, bo tutaj dużo warszawiaków u was nabywa na waszym terenie. Ja mam doświadczenie, ponieważ ja sprzedaję nieruchomości od kilkunastu lat, więc generalnie znam bardzo dobrze teren, znam nawet nazwiska nabywców, którzy tutaj w waszej gminie, w waszym powiecie nabywali i którzy są rolnikami, kolokwialnie nazwijmy, z Warszałkowskiej. Więc ta ustawa jakby ograniczyła tych rolników z Warszawskiej do końca. Oni nie mogą przystępować do przetargów, nie mogą nabywać. I dalej idziemy. I ci rolnicy z Warszawskiej, w cudzysłowie, nie mogą również nabywać gruntów na rynku prywatnym. Natomiast ta ustawa w żaden sposób nie ogranicza jakby przekazywania gospodarstwa rolnego z ojcowizny na dzieci. Nie ogranicza również zbywania tego gospodarstwa rolnego na rodzeństwo, na żonę, na teściów, na dziadków, czyli na wstępnych i zstępnych. Inaczej, w rodzinie nie ma agencja w żadnym wypadku pierwokupu. Przy tym przekazywaniu w rodzinie, przy sprzedaży w rodzinie nie ma żadnych ograniczeń, żadnych. Ani prowadzenia osobistego, ani zamieszkiwania, żadnych. Po prostu rodzina, najbliżsi mogą sobie sprzedawać, darować jak chcą. Jeszcze ta ustawa wyłączyła również jednostki samorządu terytorialnego, że jednostka może nabywać, może sprzedawać, ponieważ są takie potrzeby. Również wyłączyła Skarb Państwa i kościelne osoby prawne, i związki wyznaniowe i uwaga, teraz dodam jeszcze, bo tutaj to jest jakby tak zawsze w mediach spłaszczane bardzo, ale pomiędzy nimi, jeżeli następuje sprzedaż, tylko i wyłącznie. Chodzi o to, żeby na przykład ksiądz mógł nabyć sobie, nie wiem, pół hektara ziemi pod cmentarz. Na przykład. To taki daję przykład. Proszę Państwa, to tylko była, to był jedyny cel tego zapisu, który jest bardzo w mediach krytykowany zresztą. Ochrona ziemi jest, powiem tak szczerze, ja pracuję w agencji 15 lat, maksymalna. I tylko i wyłącznie preferowani są rolnicy. Rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa rodzinne do 300 hektarów użytków rolnych, to podkreślam, rolnicy, którzy kiedykolwiek nabyli od agencji, słowo kiedykolwiek, powyżej tych 300 hektarów już nie są dopuszczani do żadnego przetargu. Nawet tego od komornika, jakby był w przyszłości. W związku z tym tylko ci, którzy chcą sobie to gospodarstwo powiększyć do tych 300 hektarów użytku rolnych. Jeżeli kiedykolwiek osoba fizyczna lub prawna nabyła od agencji więcej niż 300 hektarów użytków rolnych, nie nabędzie od agencji już nic. Ustawa zabrania po prostu, zakazuje. Pan tutaj słusznie powiedział, że brak jest definicji u naszych rolnika, gospodarstwa rolnego i tak dalej. Bardzo bym prosił, sygnalizował o to, żeby się tym zająć, bo to są główne problemy do tego, że mamy problemy z powstawaniem ferm wielkoprzemysłowych i tak dalej. Sądy różnie interpretują właśnie z uwagi na brak definicji. I tu jest mało skuteczna ta ochrona prawna. I na koniec jeszcze, jeżeli chodzi o komorników, o windykację, bo tutaj też trochę mało zrozumiałem. Czy Państwo będziecie przeprowadzali weryfikację poszczególnych rzeczoznawców, którzy to robią? Bo ja mogę służyć takim przykładem, że jeden rzeczoznawca i komornik sprzedał polecenie jednemu z rolników grunty po 3,90 dokładnie, podczas gdy gmina przez miesiąc sprzedawała po 40 zł. Dziękuję. Ja co do tej definicji rolnika indywidualnego i chodzi o te przetargi, które w przyszłości będą się odbywały, czy rolnik, który przystępuje do przetargu, musi spełnić obydwa te kryteria, czyli staż 5 lat i wykształcenie. Czy mając 20-letni staż, już tego wykształcenia nie musi uzyskać? Nie, to pan ma tutaj wójt panu poświadcza. Czyli, proszę pana, nie musi się te 30
Staże rolnik dokształcać. Ma pan 20-letni staż pracy, ma pan również doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa. Wójt gminy poświadcza na specjalnym takim druczku, które... Więc jest to możliwe. Jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwy zakup gruntów rolnych przez rolnika indywidualnego prowadzącego gospodarstwo na terenie województwa mazowieckiego w województwie warmińsko-mazowskim? Tak, jest możliwość, ale za zgodą prezesa agencji. Ponieważ ma pan bez zgody prezesa agencji nabywa pan nieruchomości. W gminie, w której pan mieszka i w gminach graniczących. Jeżeli pan jest rolnikiem i chce pan nabyć nieruchomość na Mazurach rolną, to musicie państwo wystąpić do prezesa agencji o decyzję. Rozumiem. Ja może przedstawię, że Łowecki, jestem posłem do Sejm RP, zasiadam Komisji Rolnictwa. Ja tu się przysługuję państwu pytaniom i bardzo konkretnym odpowiedzią pana dyrektora. Ja procedowałem tę ustawę i może powiem kilka słów, jakie były cele tej ustawy. Celem ustawy było to, że od 1 maja tego roku mijał 12-letni okres zakazu sprzedaży dla obcokrajowców. Nie można było to w prosty sposób wprowadzić zapisu takiego, że takiego zdania o tym, że obcokrajowcy nie mają prawa zakupu. Dlatego została wprowadzona ta definicja, iż nabywcą może być rolnik indywidualny, który spełnia te wymogi, które zostały powiedziane wcześniej. Celem wprowadzenia tej ustawy było to, że może zacytuję tutaj ministra Kowalskiego, który powiedział, że ziemia ma nie służyć do handlu, ale ma służyć do rodzenia. Dlatego tutaj w tej ustawie, tak pośrednio oczywiście już ten temat był poruszany, zostali wykluczeni tak zwani ci rolnicy z marszałkowskich. Tak, a może ci, co chcą się, mają nadmychali się w kopalniach pyłu, czy na Śląsku Podkrywkowym, czy na Szczecinie, chcą się przenieść na wieś, pomieszkać sobie, kupić kawałek mieszkania. Ale że mogą. Muszą spełnić kilka kryteriów. Złożyć zwykłe oświadczenie, że on się zobowiązuje do zamieszkiwania przez 5 lat w tej gminie, że on tej nieruchomości po 10. Ja jeszcze jedno pytanie. Szanowni Państwo, ja tu rozumiem intencję pana, który zadał to pytanie, że rolnik może sprzedać innemu rolnikowi i wprowadzić się do miasta. To jest tak, czy ta osoba, która mieszkała w mieście, może stać się automatycznie rolnikiem. W trakcie procedowania tej ustawy... Mieszkać może, tylko że automatycznie nie stanie się rolnikiem, nie powinien stać się rolnikiem, bo nie dlaczego. Chodzi mi o taką sprawę, że ludzie chcą na stare lata osiedlać się. Wracają na... Dobrze, mogą się osiedlać, ale to nie znaczy, że staną się rolnikami. Ja uważam, że bo takie głosy, jak zacząłem mówić, przy stosowaniu ustawy, tej ustawy właśnie, była mowa o tym, że nagle kogoś się z miasta zechce być rolnikiem, prawda? Że z dnia na dzień zostanie rolnikiem. Szanowni Państwo, ja uważam, że to jest upłaczające dla rolnika, który albo ma doświadczenie, albo skończył jakieś tam szkoły rolne, prawda? I nagle się okazuje, że wystarczy, że ktoś okaże się chęć tylko stanie się rolnikiem i nagle stanie się rolnikiem, prawda? Tylko to jest, uważam, upłaczające dla rolników. Mówię to ze swojego doświadczenia, moje rodzice, mój brat, mój ministrowie są rolnikami. I to właśnie między innymi ta ustawa też to reguluje. Szanowni Państwo, żeby zostać rolnikiem indywidualnym we Francji, trzeba skończyć wyższe studia rolnicze. U nas, żeby zostać rolnikiem, wystarczy o wiele mniej, że tak powiem, szkół skończyć, żeby być faktycznie rolnikiem. Jeszcze kolejne głosy, że chciałbym kupić sobie 2 hektary ziemi i stać się rolnikiem ekologicznym. I stać się... Ale czy musi się stać rolnikiem? Proszę pana, jeżeli można, nie musi stać się rolnikiem, uwaga teraz, wyjaśnię państwu ten mechanizm cały. Jeżeli ten górnik, który jest zapylony, chce mieszkać na wsi, może sobie kupić nieruchomość zabudowaną do 2 hektara bez żadnej ingerencji agencji. Nabywa po prostu siedlisko aktem notarialnym, ale to dalej liczmy.
rolnik albo właściciel, który ma nieruchomość powyżej tego pół hektara zabudowaną, może ją podzielić, proszę pana, ponieważ ustawa mówi wprost, do 0,3 nie można gruntów rolnych, powyżej 0,3 grunt zabudowany tym siedliskiem jest gruntem rolnym. Może wydzielić 49 arów z domem, stodołą, studnią i czym tam jeszcze. To jest duża działka. Pół hektara to jest duża działka. I ten nierolnik z Katowic może nabywać tą nieruchomość bez ograniczeń. Natomiast i sprzedać też można. A jeżeli ten rolnik, ten nierolnik z Katowic, ten górnik chce się wybudować na wsi, to musi znaleźć działkę do 0,3 hektara. I też ją może nabyć bez ograniczeń, wystąpić do wójta gminy o decyzję o warunkach zabudowy i wybudować sobie domek i mieszkać. 30 arów to jest duża działka. Dziękuję za uwagę.